Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w 31. odcinku z serii z gry Wiedźmin, edycja rozszerzona. Witam się z wami z takiej kamery, bo w sumie troszkę mi się za nią stęskniło. I może już ogarniam bardziej, jak się tu bić i w ogóle. I może to nie będzie taki kłopot teraz, więc w poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie zadania poboczne. Mam nadzieję, że wszystkie. Może jak ja dawno w Wiśka nie grałam. Zadania. Zostało nam bez przebaczenia. Zęby, ale no to na razie innych nie znajdę. Gra w kości, poszukiwany. Tajemnice Berengara, tożsamość. Powinienem sobie poszukać mocniejszego przeciwnika, walka na pięści, wiedźmińskie tajemnice. Zostało mi tylko Azera Javeda i wszyscy ludzie Foltesta, czyli wszystkie ważne zadania wykonaliśmy w poprzednim odcinku, czyli już możemy tak właściwie zrobić ten główny quest, można tak powiedzieć. Więc musimy zagadać do Triss. Nie rozpieszczasz go zanadto? Pozyskałem dla nas sojuszników. Zakończ swoje sprawy w Wyzimie. I dobrze się przygotuj. Może weź ze sobą jakieś eliksiry. Potem może być za późno. Jestem gotów. Spotkajmy się w nowym Narakorcie. Powiadomię wszystkich zainteresowanych. Skąd wiesz kto? Jestem czarodziejką, pamiętasz? A ty myślisz tak głośno, że mimowolnie odczytuję twoje myśli. Jak widzicie, nawet sam Geralt powiedział, że już wszystkie zadania zrobiliśmy, bo gdyby nie, to... No byłaby opcja wyboru, tak? Także mamy się udać do nowego Narakortu, tak? Dobrze rozumiem? Czekajcie, nie to. Mapka. Oczywiście, nowy Narakort. Jestem w ogóle ciekawa, jak wygląda Wyzima Handlowa w takim stylu. Troszkę innym niż to, co teraz mam. Miałam przez ostatnie, nie wiem, kurde, ile odcinków. Nie pamiętam, w którym odcinku się przerzuciłam na tamtą drugą kamerę. Ale za to mi się zatęskniło jednak, żeby tak pochodzić sobie wsadem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, to widzimy się w nowym Narakorcie. Okej. Geralt, jesteś w niebezpieczeństwie. O co chodzi? Wojskowi dowiedzieli się o waszych spotkaniach, a Salamandra ma wtyki w armii. Musisz uciekać. Nie mogę. Muszę porozmawiać z innymi. Salamandry zaraz tu będą. A więc stawię im czoło. Uciekajcie. Czyli będę walczyć. Myślałeś, że zostawię cię tutaj samego? Spodziewałem się, że będziesz walczył. Moi ludzie są przygotowani, to ochotnicy. Nie daj się zabić. Jeśli coś ci się stanie, Carmen... Zrozumie. Straż miejska, skąd wy tu? Nie tylko wy macie swoje wtyki w armii. Cóż, Vincent, nie trzeba było stawać po stronie Wiedźmina. Nie macie szans. Sprawdźmy. O kurde. Dobra, czekajcie. Ja mam dobry miecz. Kurde, Jezus. Nie. Zatrzymałam grę. Jak stąd wyjść? Z tej naparzanki. Na pewno nie ten tryb. Czekajcie, ten tryb. Jezu, lepiej mi się chyba jednak grało z tamtą kamerą, ale dobra. Ja się boję, że zaraz zginę, nie? Geralt. Ale tu niezłe szczątki. Co, Vincent nie żyje? Jezus, czekajcie, bo ja nawet nie mam jeszcze Arda wyciągniętego, nie? To jest hit. Nie, Vincent żyje. Okej. Okay. Twardy glina, dziwka ze slumsów i prawdziwa miłość. Miłość łamiąca klątwę wilkołactwa. A jednak. Jak w bajce. W świecie zdominowanym przez pogardę i skurwysyństwo. W świecie pełnym bandytów i morderców. Szczere uczucia nadal mogą czynić cuda. I dlatego warto walczyć. Jak w bajce. To by mogło już zniknąć, to gówno.
unik zrobił. Co za zesrane gówno. Vincent, weź mi pomóż z tym. Dobra, nie. Miecz zmieniam, to pierwsza. Sorry, muszę wrócić do tego. Definitywnie muszę do tego wrócić. Jednak nie umiem na tamtym już grać. Sorry, Winnetu. Dobra. Pozabierajmy te wszystkie rzeczy, co się udało od nich zhartować. Zapiszę to w ogóle sobie. Jesteś wreszcie, wilku. Witajcie. Czekaliśmy już tylko na ciebie. Postanowiliście coś? Owszem. Powiedzmy, że Jejwin zgodził się na współpracę. Pod pewnymi warunkami, Dwan. Mniejsza o warunki, tym zajmiemy się później. Ważne, że wszystko już gotowe. Gotowe do czego? Do teleportacji, wilku. Dzięki kamykowi, który ukradłeś... Pomińmy szczegóły. Triss teleportuje ciebie i Jejwina do bazy Salamandry. Otworzycie wejście dla oddziału elfów. Kiedy? To ostatnia rzecz, która została nam do ustalenia. Cisza. Słyszę czyjeś kroki. Drzwi są zamknięte. Otwierać w imię króla Foltesta i płonącej róży! To Devet. No, to mamy problem. Wiemy o nielegalnym zgromadzeniu i o elfie, który w nim uczestniczy. Otwierajcie, jeśli nie chcecie zawisnąć! Czarodziejko, możesz nas teleportować? Mój oddział jest już gotowy. Czyście wszyscy poszaleli? On ma rację. To może być jedyna szansa. Alk Imbagahara! Widziałem kiedyś maga, który wyłonił się z teleportu bez nóg. Nogi wyszły 5 sekund później. Liczę do 3 i wyważamy drzwi! Może jednak... Dark Ambra der Hadrian! Okej. Okay. Gdzieś nas tepło. Widzę żołnierzy. Kikimore. Ja pierdziule, trochę się sram. Oni mają takie kimory? A gdzie jest Jejwin? Gdzie oni są wszyscy? Gdzie do cholery jestem? Muszę powiedzieć pani czarodziejce, że tym razem nieco przesadziła. No, przesadziła. Nie wiem, czy ja mam brać jakiś eliksir czasem. Nie wiem, czy zamieć by się nie przydała do takiego czegoś. Możemy zrobić taką ewentualność, że zapiszę, tak jak zapisałam przed chwilą, jak coś to wezmę tą zamieć. Z drugiej strony może to dobrze, że nie trafiłem na środek jakiejś sali. Aha, czyli z tej strony nie wejdziesz. No dobra. Czy muszę iść na Kikimory, czy co? A którędy to, co to jest tutaj? A, tu nic nie ma. Czyli muszę iść na Kikimory. Na to wychodzi. Nie? Nie, będę musiała się walczyć tam. Przebić. No dobra. Spróbujmy. No, zapraszam. O, ale jestem zajebista. Nie powiem, że nie. Jezus, idź.
Okej, okay. Tamten se stoi i ma to w dupie. O, może być ciekawie. Nie powiem, że nie, szczególnie, że tam są kikimory, bo już to widziałam. Nikt o, Iwin. Nie słyszał? Ciekawe. Nie sądziłem, że będę sam. Jak to wygląda? Ach, nie wiadomo. Nawet nie wiadomo, jak to... Nie, czy wiadomo. Wiadomo. Coś tu jest? Czy ja to rozwalę Ardem? Nie. Też tak myślałam w sumie. Mak salamandry. Gwynplaine, nie ma czasu do stracenia. Jej win, a więc jednak. Nie ma czasu, musimy otworzyć bramę i wpuścić mój oddział. Co z Triss? Uciekła. Musiała się teleportować, ale wcześniej rzuciła na ciebie zaklęcie. Tarcza Alzura. Tarcza Alzura? To potężne zaklęcie. Znaję z księgi, którą zdobyłeś na bagnach. Dziwne. Nie przypominam sobie, żebym dawał jej tę księgę. Gwynplaine, mój oddział stoi już w pogotowiu. W pojedynkę nie przejmiesz całej bazy Salamandry. Jakieś pomysły? Salamandry wchodzą do swojej bazy, używając magicznego portalu, stworzonego lata temu przez moją rasę. Możemy go użyć? Zdaniem Triss można go aktywować kamieniem mocy. Na szczęście jest tu taki. Po prawej, ale strzeże go mag. Portal Alvaro. Musimy znaleźć sposób na aktywację portalu. Dobra, zapisz to. Idziemy się nadupcać. Ach, tam jest ten portal. Tam jest mag salamandry jakiś. Dobra. No i fantastycznie. Prohibita. Spis zakazanych artefaktów Ars Magica. Portal Alvaro, nazywany od nazwiska jego odkrywcy, znaleziony w elfich ruinach pod Wyzimą. Jeden z niewielu, jeden z niewielu stabilnych portali, rozebrany i ukryty w nieznanym miejscu podczas wygnania czarodziejów przez króla Foltesta. Zobacz incydent na Tanet. Podaje się, że portal wymagał do aktywacji jedynie kamienia mocy. Krąg wyblakłej magii? Aha. Znak Yarden. Dobra, może go wykorzystam. No dobra. Tu jest ten portal Alvaro, tak? Oni tam też wszyscy stoją. Co z nim? No i wchodzą w Skojatel. Dobra, pora to zapisać. I iść się nadupczać. A Zarżawet tam siedzi. No hit. Po prostu hit.
Magister i Azar Javed. Tak przed nimi sobie zapiszę. Albo pozbieram te wszystkie rzeczy. Okej, okay, let's go. Biały wilk, spodziewaliśmy się ciebie. Widzę, że wszyscy są w komplecie. Dobrze. Załatwimy całą sprawę za jednym zamachem. Ha, przyznaję, nie doceniłem cię na bagnach, jednak teraz sytuacja się zmieniła. Niczym mnie nie zaskoczysz. Widzę, że przestałeś się oglądać za siebie i dążysz do celu niezależnie od ceny, jaką trzeba zapłacić. Elfy, które tutaj przyprowadziłeś, są skazane na śmierć. Wiedziałeś o tym, prawda? Poniekąd. Elfia rasa jest skazana na zagładę i wymarcie. My, ludzie, tylko przyspieszamy nieunikniony proces. Jeśli wykażesz się mądrością i odrzucisz głupie sentymenty, będziesz mógł zobaczyć, jak przebiega realizacja wielkiego planu. A jeśli się nie wykażę? Bo widzisz, jestem raczej prostym typem i do tego sentymentalnym. Ty prosty? Nie rozśmieszaj mnie, Geralt, ale to bez znaczenia. Nic się nie zmieni, poza tym, że będzie o jednego Wiedźmina mniej. Wielki plan przewiduje wszystkie możliwe rozwiązania. Proponuję, żebyś mnie wysłuchał, a potem przyłączył się do nas lub chociaż przestał przeszkadzać. Mów, byle szybko. Źle nas oceniasz, Geralt. Walczysz za cudzą sprawę w imię jakichś niesprecyzowanych idei. Błądzisz po omacku w labiryncie cudzych intryg, nie dostrzegając sedna sprawy. Nie znasz wielkiego planu. Prawda jest taka, że krajem rządzi zdegenerowany monarcha, który pozwalał swojej potwornej córce mordować poddanych przez wiele lat. W trakcie wojny troszczył się tylko o własną koronę. Pozwolił Nilfgaardowi splądrować i spalić sąsiednie królestwa, z którymi wcześniej zawarł przymierze. Prości ludzie umierają tam z głodu do dzisiaj. Sam powiedz, warto za niego walczyć? Miałeś się streszczać. Nie walczymy za niego. Masz rację. To retoryczne pytanie. Jeśli nie Foltest, to kto? Loża czarodziejek? Nic o niej nie wiesz. Możesz sypiać z Marigold, ale nie masz pojęcia, do czego są zdolne te suki. Powiem ci tylko, że wywarły spory wpływ na ostateczny kształt traktatów powojennych. Przesiedlenia, deportacje, nierozwiązana sprawa Skojatel to tylko niektóre z ich dokonań. Widzę, że w swoim wywodzie zmierzasz do jakiejś niesamowitej, przełomowej puenty. Salamandra nie jest zła. Nie bardziej niż to konieczne. Nie bardziej niż wszystkie stronnictwa biorące udział w tym konflikcie. Nie bardziej niż ktokolwiek obdarzony ambicją i wolą, by samemu kształtować swój los. Okej. Okay. Ha, ha, ha. Teraz mnie naprawdę rozbawiłeś. Masz jeszcze jakiegoś asa w rękawie, czy może mi już zacząć zabijać? Jeśli Salamandra nie jest złem wcielonym, to czymże jest według ciebie? Prawo siły, gwałty, morderstwa, zdrady, dążenie do celu bez względu na liczbę trupów, które trzeba zdeptać. Jak nazwiesz ten chory twór? Pogadajmy z nim jeszcze trochę. Jeśli Salamandra nie jest złem wcielonym, to czymże jest według ciebie? Prawo siły, gwałty, morderstwa, zdrady. Dążenie do celu bez względu na liczbę trupów, które trzeba zdeptać. Jak nazwiesz ten chory twór? Przyszłością, Wiedźminie. Ewolucją lub, jeśli wolisz, przeznaczeniem. To nie jest przeznaczenie. Jestem nie tylko prosty i sentymentalny, ale do tego jeszcze staromodny. Bo widzisz, mam w życiu taką przyszłość. Wolę walczyć z tym koszmarem, nawet jeśli walka jest beznadziejna. Już ci mówiłem, tym razem niczym mnie nie zaskoczysz. A teraz giń. No to się nadupczamy. Pierdol, tarcza Azura. Magister, zajmij się nim. Nie mam przeciwzaklęcia. Co? Na bagnach Javed nie wytrzymał nerwowo. Mógł mnie wykończyć i zabrać Księgę Zaklęć. Ale zmiękł i uciekł. Tarcza Al'Zura zadziałała doskonale. Javed zwiał, ale zostawił magistra. Aha. Następnym razem nie ucieknie. No jak zwykle uciekł. Geralt, nic ci nie jest? Jej win. Co się stało? Dostałeś. I to mocno. Jak widzę, czarodziejka rzuciła na ciebie jakieś ochronne zaklęcie. Tak. Tarcze Al'Zura. Magister gdzieś zwiał.
Nie możemy się przebić przez te bariery. Sam się nim zajmę. Gdzie on jest? Mam go szukać. A co ja mam tak wokół siebie, taką aurę? Dobra, pora to zapisać. Muszę wreszcie dopaść magistra Jazara. Czyli mam iść w tę stronę. Ale powiem wam, że jest coraz ciemniej, nie? Nie wiem, czy nie wypić kota. Spróbuję. No, od razu lepiej. Teraz to cokolwiek widać. A tu są kikimory przecież. Aha. Nie, no to fajnie. Widzę, że kikimory tutaj mają na mnie bardzo wyrąbane. Tak szczerze. Jestem w szoku. I nie wiem dlaczego. Kinda creepy. Może by tak sobie bombnąć jeszcze jaskółkę. Przyznaję, że w odmienny sposób imaginowałem sobie nasze ponowne spotkanie. Zanim nastąpi nieunikniony koniec twojego sztucznie wydłużonego życia, udowodnię ci jego bezcelowość. Umrzesz świadom, że byłeś jedynie błędem historii. Błędem. Nie pierdol, magister. Odpowiedz mi zatem na jedno pytanie. Dlaczego za wszelką cenę nie chcesz dopuścić do stworzenia nowych Wiedźminów? To proste. Wbrew temu, co o was mówią, czujesz. Czujesz, że nie ma dla ciebie miejsca w tym świecie. Swoje istnienie zawdzięczasz koniunkcji sfer, podobnie jak relikty pokoniunkcyjne, które eliminujesz z takim zapałem. Wiesz, na czym polegał błąd twoich stwórców? Oświeć mnie. Chętnie. Nie pozbawili was emocji. Mutacja nie udała się w pełni. Mieliście jeździć po świecie i zabijać potwory, a nie decydować, filozofować, okazywać wątpliwości. Straciliście skuteczność. Obaj o tym wiemy. A więc zabijecie nieskuteczny, pełen wątpliwości błąd historii. To źle świadczy również o tobie. Ale dość gadania. Graj, muzyko. Już gra. Nie jesteś dla mnie wyzwaniem. Czekajcie. Czekajcie. Jak ja mam teraz to odbambrinić, żeby to było dobre? Myślę, że to nie wiem. Jezus. Nie, no kurwa! Nie! Ja pierdolę. Aaaa.
Dobra. Okej, od razu lepiej. Teraz magister. Okej. Zwyciężyłeś. Możesz zabrać drogocenne wiedźmińskie skarby. Osiągnąłeś cel. Okaż łaskę pokonanym. Zawsze warto spróbować. Jednak odbijacie pociski w locie. Co? Zapis. O kurw. Nara, magister. O kurwiszon. Chwila. Trochę wygląda jak... Właśnie chciałam powiedzieć królowa Kikimor. Gdzie ona spierdoliła? To tyle? Już myślałam, że będę z nią walczyć. Trochę się czuję jak w Gnieździe Szerszeni, nie? Trochę. No ja nie wiem, gdzie jestem. Aha, czy nie pozwoli mi tak pójść? Muszę z nią walczyć. O kurwa. Że co? Jednym pierdyknięciem? Pojebawszy? Otwory? Spróbuję je przewrócić. Może uda się zasypać przejście. Ja pierdzielę. Da się przed nimi uciec. Ja weszłam do gniazda szerszeni, wiecie o tym. Kurwa! Ja pierdolę. Nie no, spierdalaj! No kurwa! Jak ja mam to zrobić? Odpory? Spróbuję je przewrócić. Może uda się zasypać. Aha. No to nie tak. Kurwa. Suicide. Odpory? Że uda się zasypać przejście. Może uda się zasypać całą jaskinię. Jeśli szybko nie wydostanę się z tej jaskini, to cała baza Salamander runie mi na głowę.
Udało się. Czy nie? Co ja w ogóle tu wziąłam teraz? Jakieś... Ja pierdziela. Czas poszukać wyjścia. No matko. Nerwki Kimory. Przygotowany list. Raport magistra. O Jezu, mogłeś wszystko zebrać. Weź wszystko. Wypierdziel. Wypierdziel. To też weź. Zapisz. Skąd mam wyjść? Stamtąd? Ja pierdziu. Hit. Gniazdo Szerszeni, welcome to. Na grobli wyjdę? Aha. Cześć, Atta. Powinnam była wiedzieć, że domyślisz się, kto stoi za fałszerstwami królewskiej pieczęci. Źle cię oceniłam, widząc w tobie jedynie zabójcę potworów. Wiele zyskuję przy bliższym poznaniu. Czy jest szansa, że nie domyśliłeś się wszystkiego? Niestety wiem, że pod nieobecność ojca planowałeś zamach stanu i przejęcie władzy. Wiem też, że sprzymierzyłaś się w tym celu z Salamandrą. What? Nie zmieniłam planów i ty mi nie przeszkodzisz. Niniejszym skazuję cię na śmierć. Wyrok zostanie wykonany natychmiast. Wasza wysokość, Adda. Przykro mi, Geralt. Racja stanu nie chodzi do łóżka. Jeśli dobrze pamiętam, jako skazany mam prawo do ostatniego życzenia. Pocałuj mnie, wasza wysokość. Cóż za skandaliczna prośba. Ale ostatnie życzenie to uświęcony zwyczaj. Zgoda? The fuck? Niedoczekanie twoje. Ktoś go teleportował. Zapłacą za to. The heck? Rozdział czwarty. Na bagnach to jest, tak? Czy gdzie? Widziałam, jak wypadłeś z tej dziwnej dziury w niebie. Sprytna z ciebie dziewczynka. Mama mówi, że jestem ciekawska i że wtykam nos w nie swoje sprawy. Pewnie coś w tym musi być. Zapytaj mnie o coś, ja wszystko wiem. Co to za miejsce? To brzeg. Mieszka tu rybak. Droga prowadzi do wsi Odmęty. Za wioską są pola. Jest tam bardzo ładnie. Jest też wyspa Rybit. Taka mała wysepka na jeziorze. Można się tam dostać tylko łódką. Faktycznie jesteś zorientowana. Zapytaj mnie o coś. Ja wszystko wiem. Coś ciekawego dzieje się w okolicy? Alina, córka sołtysa, wychodzi za mąż. I to jest jej partia. Mama mówi, że poleciała na kasę. No tak. Ona ma siostrę, Celinę, i mama mówi, że ją aż świerzbi do tego Juliana, który jest narzeczonym Aliny i który mieszka w karczmie. A co to znaczy, że ją świerzbi? To znaczy, że bardzo lubi tego Juliana. Aha, już wszystko rozumiem. To jest tak, Juliana świerzbi do Aliny, Celinę do Juliana, a Alina lubi Adama i pieniądze Juliana. Ale głupi ci dorośli. Nie da się ukryć.
Zapytaj mnie o coś. Ja wszystko wiem. Zdawało mi się, że widziałem miasto. To podwodne miasto pradawnej rasy, pełne skarbów i potworów. Teraz mieszkają w nim ryboludzie. Trochę się ich boję, ale ten, co siedzi przy posągu pani, jest śmieszny. Można go spotkać tylko wtedy, jeśli innych ryboludzi nie ma w okolicy. Zaczynam się gubić. I są też elfy. Chorują i są biedne. Czasami zanoszę im ryby, jak królowi rybakowi się poszczęści i złowi trochę więcej. A na wyspie Rybitw można spotkać panią jeziora. Jest najpiękniejsza, ładniejsza od Aliny i też ją świerzbi. Całkiem się pogubiłem. Ale głupi ci dorośli. Jak wy możecie się nami zajmować, skoro nic nie rozumiecie i ciągle was świerzbi? Wiesz, kim jestem? Jesteś dziadkiem. Masz białe włosy, jak każdy dziadek. I jesteś brzydki, ale ja cię lubię. Dzieci co zawsze są szczere. Zapytaj mnie o coś. Ja wszystko wiem. Na brzegu jest bezpiecznie? Tak, chociaż czasami z wody wychodzą ci źli ryboludzie i przepędzają śmiesznego ryboludzia. Jak się pojawiają, to się chowam pod chatą rybaka i nikt mnie nie widzi. Sprytnie. Pewnie, że sprytnie. Dobra. Do zobaczenia. Gdzie ja, kurde, jestem? Gdzie ja jestem? Ach, tu. Tu są bagna, a ja jestem teraz tu. A byłam tam. Dobra. Czaję. Ja chciałam przeczytać to, co znaleźliśmy. Projekt listu magistra. Azar, ty głupcze. Nie przewidziałeś, że Alvin, chłopak, z którym wiązaliśmy ogromne nadzieje, potrafi otworzyć niestabilny portal. Krótko po tym, jak go ujęliśmy, gówniarz po prostu zniknął. Był tak roztrzęsiony, że nie potrafił nawet ustać na nogach, a jednak zdołał się nam wymknąć. Wydałem fortunę na zlokalizowanie śladu teleportacyjnego i wiem, gdzie się podziewa. Ale kogo mam za nim posłać? Bo przecież nie moich imbecyli. Zdecydowałem, że Alvina sprowadzi człowiek, którego musimy sprawdzić. Wątpię w jego lojalność, więc możemy upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Jak najprędzej wyślij swoich ludzi do wsi Odmęty. Czy jesteśmy tam? Okej, chyba. Jeśli do czasu ich przybycia nie przyprowadzi Bahora, niech go zabiją i zabiorą małego do ciebie. Do laboratorium. Spiesz się, czas nagli, magister. I jeszcze dostaliśmy... Ach, Berengar został wysłany na poszukiwanie Alvina i dostaliśmy jeszcze raport magistra. Z przykrością kwestionuję profity płynące z sojuszu z królewną Addą. Ta zdzira jest ekstraordynarnie rozpieszczona i trudno przekonać ją do czegokolwiek. Nie zdołała w pełni wprowadzić stanu wyjątkowego, a jej par excellence, nieudolne fałszerstwa, naprowadziły Wiedźmina na właściwy trop. Póki co podtrzymujemy złudzenia Addy i nasze obietnice, ale ponieważ Foltest zwraca niebawem, należy rozpocząć drugą część planu. Suponuję, że problem Geralta z Rivi rozwiąże sam, szybko i radykalnie. Notabene, nalegam, żebyś nie nazywał go skurwysynem, albowiem taka onomastka może być całkowicie nietrafna, rażąco niewłaściwa i kłócąca się z prawdą, a na pewno żałośnie prymitywna. Zgodnie z przewidywaniami, dostarczone substancje pozwolą kontrolować Kikimory oraz ich matkę. Przynajmniej laboratorium funkcjonuje właściwie z powodzeniem, wykorzystując sekrety Kermoren, magister. Aha, czyli te Kikimory były od nich. Spoko. Tu mam jeszcze na królewską Kikimorę. Eliksir i... Księga Rosomaka. Dobra. Czyli co? Nie wiem, czy coś tu w ogóle robić. Jeszcze. Mogę podejść do tego Vodianoi chyba. Kapłana. A jak Geralt? Miło mi.
Aż tak dobrze nie mówię w waszym języku. Ja mówię wasz język bardzo dobrze. Rzeczywiście. Porozmawiajmy. Twoja klękać przed panem, by rozmawiać, twoja nie klękać. Ty być tak lubił, my nie rozmawiać. Mam złożyć hołd pani jeziora? Dobrze rozumiem? I tak być. Dobrze. Podoba mi się ta lokacja. Czy wszystko jest w porządku? Bo miałam smutność wielką. Spokoju nie być w mój dom. Przykro mi. By rozmawiać. Okej. Jak powiedzieć Wiedźmin w waszym języku? Wiedmolol. Wiedmolol? Wiedmolol. Ból musieć być. Bez bóla wychodzi głąb. Świetnie. Zatem jestem Wiedmolol ból. Tak, ty być. Okej. Masz jakieś zlecenia dla kogoś, kto dobrze włada mieczem? Ludzie być wielkowrogami Wodianami. Oni wynajęli zły wielki Wiedźmin, aby zabić dużo Wodianoli. Jego zdolność wkrypta, by chcieć kochać ludzie, ale ludzie pływać w nasze wodę. Inny Wiedźmin? Dobrze zrozumiałem? Tak być. On nie kochać upiorny wkrypta. Muszę z nim pomówić. Bywaj. Czyżby Berengar? A co z tym ołtarzem tutaj? Ołtarz, albowiem Pani Jeziora jest boginią starszych ludów. Jako takowa wielką mądrością oraz mocą się cechuje, która zdolna jest nawet nienawiść i chciwość jednym zdaniem pokonać. Jedno zdanie tylko Pani powiedziała, jedno zdanie tak prawdą przepełnione, że ani ludzie, ani Wodianoi nie mieli wyboru, bo wprawdzie ostatecznej odmówić nie sposób. I tak dłoń człowieka miękką skórą powleczona prawicę łuskową ścisnęła. Dary sobie wzajemnie przekazując, ludzie i Wodianoi pokój zawarli. A cóż to za dary były? Szczero złota bransoleta założyciela wioski, rytem mistrzowskim zdobiona, w ręce Wodianoiów trafiła. Spojrzał wówczas stary Wodian na pani oblicze i tak rzekł. Kiedy ty chcesz, wszechświat powodzią zatonie, a kiedy chcesz, od ognia jako źdźbło spłonie. I zaniemówiły ludziska na widok rzeźby misternej, alabastrem się mieniącej. I wielkie ucztowanie na brzegu jeziora w przecudnej krainie się odbyło i ja tam byłem, miód i wino piłem. Okej. Okay. Niech będzie. Jeszcze tam jest taka laska. Też bym chciała do niej zagadać. Najada, czy coś tam. Driada. Witaj, białowłosy wojowniku. Witaj. Oh, gdyby nie moje zmartwienie, chętnie zaprosiłabym cię do wspólnej kąpieli. Co cię trapi? Porozmawiajmy. Kim jesteś? Jestem Najadą, nimfą wojny. A, dobra, okej. Okay. Czyli... Nie wiem, dlaczego wygląda jak driada. Mówiłaś, że masz zmartwienie. Och tak, to okropne. Kiedy pływałam przy świetle księżyca, zgubiłam mój śliczny naszyjnik z turkusem. A to prezent od pani jeziora. Gdzie zażywałaś kąpieli? Zazwyczaj kąpię się w jeziorze, korzystając z plaży tutaj lub na wyspie. Ale tego wieczora pływałam w rzeczce niedaleko wioski. Niestety, wszędzie tam kręcą się utopce pod wodzą tego okropnego Zefira. Kim jest Zefir? Kiedyś był jednym z najsłynniejszych wyzimskich złodziei. Potrafił poruszać się szybko i cicho, jak wiatr. A jaki był z niego gładysz? Kim jest teraz? Zgubiła go własna chciwość.
Kiedy uciekał kanałami z workiem pełnym łupów, nie zdołał utrzymać się na powierzchni i utonął. Teraz jest topielcem, ale stare przyzwyczajenia pozostały. Nadal kradnie. Owszem, jestem pewna, że ma mój naszyjnik. Zawsze jednak chronią go inne utopce. Poszukam twojego naszyjnika. Och, dziękuję, jesteś wspaniały. Nie mam złota, żeby ci zapłacić, ale posiadam kilka przydatnych drobiazgów. Na pewno któryś ci się przyda. Zatem umowa stoi. Poczekam na ciebie na drugim końcu plaży. Jest tam urokliwa zatoczka. W wodzie odbijają się srebrzyste promienie księżyca. Jak znajdę Zefira? Jak zabijesz wystarczająco wiele utopców, ten parszywiec sam się zjawi, żeby sprawdzić, co się dzieje. Pamiętaj, oni wychodzą tylko nocą. Luz. Gdzie znajdę utopce? Szukaj ich nocą. Najwięcej kręci się tu, na brzegu. Jeśli pożyczysz od rybaka łódkę, będziesz mógł przedostać się na wyspę Rybitw. Tam zawsze można kilka znaleźć. Poszukałabym też nad rzeką w pobliżu wioski. Bywaj. Okej. Wyście mi... Dobra, tutaj widzę, że będzie trochę do robienia. Więc może na tym tutaj zakończymy. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Trochę się działo, dlatego jest tak mało akcji z jakichś innych zadań. Trafiliśmy do rozdziału 4. Dosyć szybko, moim zdaniem. Się uwinęłam z tym 3. I mam nadzieję, że do następnych. Do zobaczenia.